A tymczasem właśnie tutaj w Gdyni, drugi dzień największego wydarzenia gospodarczego w Polsce Północnej, Forum Wizja Rozwoju trwa, nie mogło zabraknąć kół gospodyń wiejskich. Myślę, że teraz najwyższy czas, aby przywitać gorącymi brawami pierwsze koło z Bobowa. Zapraszam. Wielkie brawa. Bardzo serdecznie wita Państwa koło gospodyń z Bobowa, z najmniejszej gminy powiatu starogardzkiego. Mamy zaledwie 6 sołectw, ale mamy 4 koła. Jesteśmy strażniczkami tradycji i naszych polskich korzeni, bo to najważniejsza rzecz na tej ziemi. Teraz koleżanki zatańczą taniec kociewski, Polska drapana po chruście, potem szybko się przebiorą do drugiego tańca, a ja w monologu pokażę Państwu przemianę naszej wsi. Szybciutko się przebrać. A ja Państwu przybliżę monolog przemiany naszej wsi na przestrzeni 50 lat. Piękne okolice mamy. Do Bobowa zapraszamy. Mamy lasy i jeziora, kwietne łąki, złote pola. Przez wieś naszą rzeka płynie. Nasza wieś największa w gminie. Gospodarze o nią dbają. Z roku na rok upiększają. Stale coś tam remontują. Obiekty modernizują. Drogi coraz lepsze mamy. Do Europy już zdążamy. I tylko czasem spacerując przez wieś taka mi melancholia nachodzi. Co się stało z tą moją wsią? Wsią z mojego dzieciństwa, co z niej zostało? Myślę, że już nic, albo prawie mało, bo na przestrzeni pół wieku nasza wieś ogromne przeobrażenia przeszła. Nie tylko wygląd zmieniła, ale i charakter przemieniła. I na wielu dziedzinach życia w XXI wiek wkroczyła. Bo przecież po naszych podwórkach barwny drób już nie chodzi, za to na każdym jedno
lub kilka barwnych aut stoi. Nie widzimy już krów prowadzonych codziennie szosą na letnie pastwiska, za to szosą tysiące aut codziennie płynie, a krów niewiele jest w gminie. Nie widzimy też wozów ciągnionych przez konie, wypełnionych workami zboża do naszego młyna, bo koni pociągowych też już nie ma, a i młyna już nie ma. Tam, gdzie młyn, piękne targowisko mamy i Sylwestra tam spełniamy. Nie słyszymy stukotu kół ani gwizdów lokomotyw, pociągów przewożących towary i ludzi, bo linię kolejową też zlikwidowali. Tylko się dworzec ostał i pomnikiem wspomnień został. Nie czujemy, idąc rano do szkoły, zapachu świeżych bułek ani pieczonego chleba, bo po piekarni tylko budynek się został, w którym sklep wielobranżowy powstał. Nie ma kuźni, w których konie kuto, ile miesze do pługów ostrzono, a kuźnie na warsztaty mechaniczne zamieniono. Nie widzimy też ludzi gromadnie pracujących w polu przy omłotach, wykopkach i innych pracach polowych, bo prace rąk ludzkich maszyny, kombajny, agregaty rolnicze przejęły. Nie ma też dzieci bawiących się przed domami w dwa ognie czy w klasy, czy biegających za metalową rynką, a latem kąpiących się w naszej rzece i łapiących raki, bo rzeka niestety też w ściek chemiczny się zamieniła i swój walor wypoczynkowy straciła. I można tu wiele wymieniać, chociażby to, że już we wiadrach wody ze studzień nie nosimy, bo wodociąg mamy. Zużytej wiadramy nie wylewamy, bo kanalizację mamy. Nie w miskach naczyń nie zmywamy, bo zmywarki lub zlewozmywaki mamy. Prania na metalowych tarach nie robimy, bo automaty mamy. Na murawie jej nie bielimy, bo zrobi to acze lub inne wybielacze. I można by tu jeszcze dużo, dużo takich rzeczy wymieniać. No a co się ostało? Ostał się kościół stary, który strzeże ojców wiary. Ale i on dla wielu uczniów to już przeżytek. Dla wielu naszych parafian oczywiście to przeżytek. Została się też stara szkoła. Szkoła, która po ostatniej renowacji też na wyglądzie zyskała. Szkoła, która zawsze dobre imię miała, a dla ucznia w tamtych czasach nauczyciel, wychowawca, rodzic, ksiądz to była rzecz święta i moje pokolenie dobrze to pamięta. Dzisiaj też mamy piękną nową szkołę, która imię wielkiego Polaka nosi, Polaka papieża, a jego słowa umieszczone na specjalnej tablicy w szkole: wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Dla niewielu uczniów coś znaczą. Dla wielu to slogan, to banał pusty. A dla wielu uczniów dziś nauczyciel, rodzic, katecheta, wychowawca to ludzie, którzy wiążą im pęta i o szacunku dla nich mało który pamięta. Dziś, jak z moich obserwacji wynika, to wszyscy uczniowie pismo to jak doktory mają, a i błędów mnóstwo popełniają. A dlaczego? Bo książek nie czytają, a z internetu często nieumiejętnie korzystają. Ładnie nie piszą, bo po klawiaturze stukają. A ich uwaga na lekcjach często jest na czym innym skupiona, na potajemnych SMS-ach i cichych telefonach. I nie wiem, dokąd to wszystko prowadzi, bo świat dziś pędzi gdzieś jak oszalały. Czas tak szybko ucieka i tylko szkoda, że człowiek tak mało zauważa drugiego człowieka. Są już gotowe? Tak? Jeszcze tak na marginesie tylko chciałam powiedzieć, że koło nasze w tym roku obchodzi 75-lecie. Na 70-lecie wydałyśmy książkę
na podstawie naszych kronik, które prowadzimy, książkę pod tytułem To już, a może dopiero 70 lat. Za swoją pracę społeczną podziękowania, puchary, dyplomy i inne nagrody dostajemy. Mamy nawet odznaczenia państwowe, takie jak dwa krzyże kawalerskie odrodzenia Polski, krzyż brązowy zasługi wręczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a ostatnio medal okolicznościowy na odzyskanie stulecia niepodległości przez Polskę wręczony przez premiera Mateusza Masowieckiego. Odznaczone to było, byłyśmy jako jedyne koło właśnie tu z województwa pomorskiego. To nasze osiągnięcia. Jest też różnie, smutno i wesoło, ale jesteśmy grupą, trzymamy się mocno i się nie poddamy. A teraz koleżanki zatańczą jeszcze drugi taniec. Mamy Bobowianki, wszystkie tak się nazywamy, Bobowianki, że imiona zaginęły, no to cóż, mamy wspólne mega babki, mega... Dziękujemy. Wielkie, gorące brawa, drodzy Państwo. To były mega babki, absolutnie. Ale jaka energia z rana, nie? Energia z rana, tak naprawdę niektóre panie to ze trzy dni nie spały, bo wiadomo, że takie występy to nie jest codzienność, nie jest takie proste. A pani prowadząca w kulisie, słuchajcie, siedzi, dziewczyny tańczą, a tam nóżka chodzi cały czas, tak, widziałem. Tak, ale w kulisach są jeszcze następne fantastyczne nasze artystki, które mają przygotowane następne występy. Drodzy Państwo, teraz zapraszamy na scenę koło gospodyń wiejskich z Klukowej Huty. Tylko czy mamy? Wiecie Państwo, jak to jest? Mamy koło grupę? Gospodyń wiejskich? Tak, one już są za kulisami. Są za kulisami. Proszę Państwa, te występy są przygotowane, ale zawsze trema jest ogromna. Zawsze gdzieś tam pod kostiumami te nogi się lekko z nerwów trzęsą. Państwo wiecie, co zrobić, żeby im łatwiej było wyjść na scenę, prawda? Powitajcie je tak wielkimi jest. Brawami. Prosimy.
Witam wszystkich serdecznie i zaprezentujemy taniec Kowala, a potem zaśpiewamy piosenkę o naszym kole. Thank you.
pędzimy do mikrofonu. A już chciałem pomagać. A dziękuję serdecznie, dżentelmeni są wśród nas. Szanowni Państwo, cały czas trwa oczywiście występ tutaj kół gospodyń wiejskich. Serdecznie zapraszamy, przypominamy o bardzo ważnej uroczystości. O godzinie 12.55 będzie szansa na to, aby zobaczyć tę galę naszą wewnętrzną, taką bardzo ludową, taką bardzo artystyczną. Rozdania nagród oczywiście, bo będą nagrody. Tak, 12.50 tutaj na sali numer 9. Nagrody dla kół gospodyń wiejskich w tym wczorajszym konkursie, gdzie panie się prezentowały przez cały dzień, ale także hakaton, nagrody hakatonu też mniej więcej o tej samej porze, czyli 12.50, może z niewielkim hakiem, na sali plenarnej numer 9. Szanowni Państwo, forum Wizja Rozwoju trwa, a teraz Wizja Klimakterium. Ale za nami się jakaś scenografia tak, teatralna właśnie, rozstawia. To chciałam powiedzieć. Drodzy Państwo, my jesteśmy na co dzień aktorami musicalowymi, bo skończyliśmy takie studia. To, że ja jestem w telewizji, a Tomasz jest reżyserem teraz już na co dzień i też wielokrotnie w wielu miejscach tak naprawdę działa wszechstronnie. To jest jedno, ale tak naprawdę cały czas ten teatr w naszych duszach jest, żyje i za chwilę tutaj za naszymi plecami pojawi się teatr. Tym bardziej jesteśmy podekscytowani tym występem, który teraz obejrzymy. Ogromna to dla nas radość, ponieważ już za chwilę panie z kół gospodyń wiejskich Skowarcz, które istnieje 70 lat, zaprezentuje specjalną scenkę teatralną, uwaga, pod tytułem Przez dziurkę od klucza podglądamy klimakterium kobiet. 70 lat? Tak. Mnie fascynuje to, że te koła mają tak długą historię. Tak, to jest nieprawdopodobne, drodzy Państwo, że właśnie kół gospodyń wiejskich mamy bardzo dużo i życzę sobie, aby ta tradycja była i trwała jak najdłużej, ponieważ naprawdę tak ogromna ilość artyzmu, ludowości, zachowania kultury, ciągłości tradycji, to jest bezcenny skarb narodowy. Dlatego tym bardziej Państwu Wam dziękujemy, że jesteście dzisiaj z nami, że macie pasję, że macie chęć do tworzenia, do uczenia się, ale także, co jest tutaj bardzo ważne, do uczenia kolejnych pokoleń, przekazywania tych umiejętności następnym pokoleniom. Oglądam się tak nieśmiało za siebie, czy tam ta scenografia już jest gotowa i czy możemy powolutku zapowiadać. Chyba możemy, bo się groźnie się zrobiło. Chyba się zaraz zacznie. Ja nawet tak nie potrafię, słuchaj. Koło gospodyń wiejskich Skowarcz przez dziurkę od klucza. Wielkie brawa! Skowarcz swoje koło ma, to babeczki na 102. One potrafią rozweselić cię. Musisz koniecznie wszystkie poznać je, la 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 la. Krysia, Ula, Ania S, Hela, Henia, Basie dwie, Agnieszka, Czesia i Małgosia A. To zgrana jest kompania, że ha, 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 ha. Genoveva, Benia S, Ola, Jola, Irka B, Danka, Jadwigi i Mireczki dwie. One potrafią świetnie bawić się, la, 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 la. Na turniejach wiodą prym, gdybyś widział piękny styl. W kanka na rytmie poruszają się. W łabędzie też potrafią zmienić się, la, 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 la. Rock'n'rolla, polkę też świetnie tańczą, czy ty wiesz? Aktorski talent ujawniają nam. Nie ma na świecie takich drugich dam, la, 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 la. A na scenie dają show, teatr świetny, krzykniesz wow! To scenka żniwna, to weselna trwa. To modę ekstra Gosia odstawia, la, 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 la. Artykułów w prasie w brud opisują taki cud, że w cheerleaderki zamieniają się. Kondycji nie brak babkom, nic o nie, 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 nie. Pomysłowe są jak nikt, szyją, pieką i to w mig. Z ziemniaka zrobią wszystko, co się da.
ugoszczą pięknie wszystkich do rana, la 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 la. Komplementów trzeba stu, by docenić KGW. Działają długie lata wspólnie już, to fajne są dziewczyny, no i już. Ach te baby, człek by je łyżkami jadł. I popatrzeć można tu, i podejrzeć można tam, żeby poznać tajemnice życia pięknych pań. Nie dopinam się, chociaż wciągnęłam brzuch. Nie dopinam się, nie wchodzę w żaden ciuch. W pasie gumkę wszyć, by móc oddychać. Zważyłam się, znów utyłam, ja wiem. Nie dopinam się, choć bardzo chciałabym. Tak malutko jem, a może wstawić klin? Tak bym chciała się najeść do woli. Niech dzieje się, co chcę, ja jem. Wrzyna doskonale, że nie widać celulitu wcale. Czuję znów uderzenie gorąca, oj ja, oje. Jakbym czołem dotknęła do słońca, żar tropików rozpala mnie. Krew jak wino uderza do głowy, pot zalewa skronie. To się zdarza raz po raz, tobie mnie, każdy z nas nie zna chwili, godziny, dnia. Noce niespokojne, nie możemy stać. Troszki na bezsenność, znowu trzeba brać. Całą noc krążymy, po domu chodzimy. Nakarmimy psa, oka nie zwrócimy, barany liczymy. Ile? 602! Melduję wykonanie zadania! Zaraz, zaraz, co ja chciałam? Coś ważnego? Zapomniałam? Ktoś mi przerwał i się zdekoncentrowałam! Pamiętam, zapomniałam. Może gdzieś to zapisałam? Zapisałam, ale notes gdzieś posiałam. Baba to ma ciężkie życie, sami zresztą to widzicie. Lepiej chłopem być na świecie i dogadać swej kobiecie. Koło kół gospodyń wiejskich ze Skowarcza, z gminy Pszczółki. Pożegnajmy je brawami. Dzielne panie. Jaki piękny montaż słowno-muzyczny. Dziękujemy Ależ bardzo serdecznie. Z całą scenografią.
Jak widzimy, bardzo zróżnicowane są te występy artystyczne, tak. Bo można by się spodziewać tylko regionalizmów, tylko piosenek ludowych, ale przypominając wczorajszy dzień i występy waszych rywalek z innych kół gospodyń wiejskich, to był i teatr, i piosenki międzywojenne. Tak. Były i współczesne, hity, i muzyka biesiadna, zatem repertuar jest bardzo bogaty i zróżnicowany, ale oczywiście te kostiumy, stroje regionalne jak najbardziej mile widziane, no bo to świadczy o naszej tradycji i o naszych lokalnych zwyczajach. Dokładnie tak, a ja jestem pod wrażeniem, że niektóre panie w panów się zamieniły, więc tak naprawdę też absolutny teatr dystans. Teatr rządzi się swoimi prawami. Tak, teatr absolutnie i dystans do siebie też trzeba mieć. Szanowni Państwo, nadszedł czas na występ kolejnego koła gospodyń wiejskich. Agnieszko? Tym razem będą to Słoneczniki ze Strzepcza, czyli Pojezierze Kaszubskie reprezentują. Tak jest, moje rodzinne rejony. Pozdrawiam bardzo gorąco. Tam urodził się mój tata. Dziękujemy bardzo za już teraz brawa dla Strzepcza. Prosimy, zapraszamy serdecznie. Tam nad Wisłą w dolinie siedziała dziewczyna, była piękna jak różany kwiat. Tam nad Wisłą w dolinie siedziała dziewczyna, była piękna jak różany kwiat. Ma Wiła wianki i rzucała je do falującej wody. Wiła
panie się przebierają, 3 sekundy i wchodzą ponownie, więc przywitajcie się oczywiście brawami, jeżeli mogę was prosić. A to już ten moment! Pomorskie Forum Gospodarcze. Jeszcze jeden? Zrobiło się na bogato, drodzy Państwo, tylko rzeczywiście jest jeszcze moment, żeby zmienić po prostu anturaż sceniczny. No to co, Agnieszko, chyba dwa słowa tylko. Panie, na gorąco, co tam się w kulisach dzieje? Po pierwsze, a po drugie powiem jeszcze szczerze, że to jest taka energia, to jest taka nieprawdopodobna dawka dobrej energii, która właśnie tej chwili. I mam nadzieję, że Państwo to czujecie, prawda? Mam nadzieję, że to czujecie i że to lubicie. Kochani, powolutku zbliżamy się do końca prezentacji, ponieważ jeszcze tylko jedno koło gospodyń wiejskich będzie miało przyjemność przed Państwem wystąpić, a tymczasem już w gotowości. Ponownie. Strzepcz! Wielkie brawa! Witam wszystkich gości. My z trudem ty webra ledowa i do was zazdrzyć do tego wielkiego miasta. Truda! Pojdzie! I mnie to tak przypomnęło, jak to było, jak my z trudą były pierwszy raz w miejsce. Ledzę ze wsiąd pływiadele, że są w miejsce cedadzałe. Pływiadele, pływiadele, aż my so z trudą webrale. A mój szwager dobry Jan namówi mi na taci dłydzi, dudzi bon. Z o nim nie miał dobry Hans, płetłuc mu na łepie pianst. Jak me szłe na ten ban, dało so coś ściec z daleka, jakiś gwizdoń i trąbieni, bo łeni meldowale, że me z trudu przechodzale. Ten adjachył taci dłydzi cuch, jest obłeja w niego sadnąc, że ja mogę z tych wąścich ścinów spadnąc. Jak me wsedę w ta skrzenia, to on znama prułaś pod Gdynia. Nasia trudia je tak popsety, że w bani gazetę ciety. Undulacja chciała mieć zrobiony, a co jemy na to rzec? A ty dalej, moi kochani, były tam ceda do łebzy rani.
Siose pikem weluny, a po błekach kachlu ma wekłe duny. Mie tych kachli napisknie sygy, a ima to się pod szpyru ma cygnum. A ta myślę na Westerplatte, błezie co tam było. Młode dzewcia tam stojało, głę szpira weścierzało, błyk se miało jak gardyny. Niechby to w zaklinę. Nasia trudia, choć żeniały, stała co cierłeny cały. I bierze nas stąd preć, żeby na to nie zrzec. A te myślewe z trzutkiem siosę, żeby nie zawadzać słup. Jak my krok puścile, te za nama zatrąbiele. Mieja ciś antychrystę ryknął na pianta. Trudze płerwu czytle cały. Mnie to gwizdało pod latarnia, że ją widzę całą gdyńską mleciarnia. Ledzę ze smichu, co za brzechę trzymale, bo bidno me tam wezrzale, a te truda do mnie rzecie. Zbitkłe, memu me dos zwidzuny, jedzę me ledodum. Długo meso nie łebzyrale, lecz na swoich nogach dodum pchale. Wiancy nas nikt nie nagedy, że są w miejsce zycher chłedzy. Zaśpiewają, zatańczą i jeszcze wyrecytują. Takie są panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzepcza. Żegnamy Słoneczniki, a już za chwilę na tej scenie witamy Czarny Las, czyli południowe rubieże województwa pomorskiego. Mówią, że tak na obrzeżu Borów Tucholskich i stamtąd pochodzą. Już teraz powitajmy ich na scenie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy, jak już Pani zapowiedziała, z Czarnego Lasu. Nasze koło gospodyń istnieje już około 50 lat, z tym, że 15 lat temu zostało reaktywowane po kilkuletniej przerwie. Do naszego koła należą, jak widać wiekowo, różne panie. To jest najmłodsza nasza członkini. Należą matki z córkami, babcie z wnuczkami, teściowe z synowymi, także można tutaj przekrój totalny. Zaśpiewamy wam na początek piosenkę taką po naszemu, czyli po kociewsku. Zapraszamy. Przyszli muzykanty, zagrali o ducha, bo to siadzi żani Piotrowa dziewucha. Wszystkie jakieś galantne łomuli sukmany, ten wsiadny kawaler będzie dziś sprzedany. Baby leją łezki, jak chłopy gorzałka, tańcują drobnego, gryzą gaśla pałka. A nasze dziewuchy, te wycindrowane, gamby mają tortu bez wysmarowane. A te kawalery, my im domy klapsa, gamby mają mokre od psitego sznapsa. Bez noc ciała mieli, bez więcej mi speli, tak to wejda było na łonym weselu. Tą piosenką zwykle witamy Państwa młodych, kiedy robimy im bramki weselne, gdy jadą z kościoła na salę. Następna piosenka, którą zaśpiewamy, będzie już nie po kociewsku, ale taka, można też powiedzieć, trochę regionalna. W ogródecku rośnie rozmaryn, powiedz mi, Maniu,
Jasiusiu, kto cię omanił? Jasienkowe oczka, jasienkowe oczka, bo się w moim sercu tak zakochały. Jasienkowe oczka, jasienkowe oczka, bo się w moim serduszku tak zakochały. Jasienkowe oczka, jasienkowe oczka, bo się w moim serduszku tak zakochały. Rośnie jagoda, powiedz mi, Maniusiu, czyś była młoda? Ja, że była młoda, jak waru jagoda, jak waru jagoda, kochaniec mój. Ona była młoda, jak waru jagoda, jak waru jagoda, kochaniec mój. Ona była młoda, jak waru jagoda, jak waru jagoda, kochaniec mój. Dziękujemy. I następna piosenka, ostatnia już, to jest piosenka o nas, czyli o tym, jakie jesteśmy na co dzień, co robimy, co lubimy, jak się bawimy. Zapraszamy do wysłuchania. Dodam tylko, że za tę piosenkę dostałyśmy pierwsze miejsce na powiatowym turnieju kół gospodyń w Jabłowie 3 lata temu. Zapraszamy. Czarny las wita was, mega babeczki zna, dziś pokazamy. Dziś byli i słyszał i przez nas występ ten opanowany. Zabawić chcemy się, ubarwić dzisiaj dzień, my talent mamy. Chociaż nam zębów brak i łamie w kościach nas, my się nie damy. Dziś pójdą kije w ruch, palekin basie znów do tańca prosi. HGW Czarny Las wita wszystkich gości. My jesteśmy zwariowane, roztańczone, rozśpiewane. Dla nas zumba, rower, biegi, nic strasznego. Mamy wśród nas stare babki, panny, wdowy i mężatki. Kocie wianki rozweselą dziś każdego. Chociaż niewiele nas, pomysłów każda ma na co dzień wiele. Lubimy razem być, gotować, piec i szyć, bo tak weselej. Kiedy odwiedzisz nasz wesoły mały świat i naszą wioskę, polejemy, ugościmy cię choć troszkę. My jesteśmy zwariowane, roztańczone, rozśpiewane. Dla nas zumba, rower, biegi, nic strasznego. Mamy wśród nas stare babki, panny, wdowy i mężatki. Kocie wianki rozweselą dziś każdego. Czarny las piękny jest, jezioro w słońcu lśni, park też mamy. W świetlicy co dzień wnet, na tańcach każdy wie, się spotykamy. Zapraszcie nas już dziś, dzisiaj właśnie do waszej gminy. Na festynie tylko dla was szał zrobimy. My jesteśmy zwariowane.
roztańczone, rozśpiewane. Dla nas zumba, rower, biegi, nic strasznego. Mamy wśród nas stare babki, panny, wdowy i mężatki, kocie, wianki rozweselą dziś każdego. My jesteśmy wariowane. Dziękujemy bardzo. Szalone, wesołe, zwariowane kociewianki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękujemy pięknie. Wielkie brawa. Tak ja ma myślę, być. Że ogromna konkurencja dla Sławomira, prawda? Ojej, ja myślę, że to na pewno, to już jest na pewno kontrakt na 50 koncertów następnych ze Sławomirem, prawda? No absolutnie. Więc kochani, to był finał tak naprawdę występów kół gospodyń wiejskich na dziś przewidziany. To myślę, prawda. Że jury będzie miało naprawdę bardzo twardy orzech do zgryzienia, żeby wyłonić laureatów tegoż konkursu. Dziękujemy bardzo wszystkim za obecność, bardzo dziękujemy za występy, za trud włożony w przygotowanie tych przedstawień, jakże różnorodnych, jakże pięknych. Dokładnie, a my już teraz zapraszamy na wielki finał, bo wielki finał odbędzie się dokładnie o godzinie 12:55 w tej sali. Serdecznie Was, kochani, zapraszamy, ponieważ właśnie w tej sali będziemy wręczać nagrody dla kół gospodyń wiejskich i też będzie wręczenie nagród hakatonu. Przypominamy raz jeszcze, godzina 12:55, wielka kontynuacja uroczystości wręczania nagród. Warto być wtedy z nami, bo będą nagrody finansowe, a dla wszystkich również nagrody rzeczowe. Wiemy, że bardzo dużo kół gospodyń wiejskich zaszczyciło swoją obecnością Drugie Pomorskie Forum, zatem proszę być z nami, nagrody z tej sceny będą odbierane, a teraz już krótka przerwa, po której o godzinie 11:35 kolejny panel z udziałem naszych ekspertów tutaj w sali plenarnej, panel społeczno-gospodarczy. Ten panel społeczno-gospodarczy odbędzie się w sali numer 9, ale w pozostałych salach mnóstwo bardzo ciekawych paneli, mnóstwo bardzo interesujących tematów i oczywiście fantastyczni prelegenci. Serdecznie zapraszamy. Można się już indywidualnie dowiedzieć na poszczególnych rozpiskach, gdzie dokładnie, jaki panel w tej chwili się odbywa. A my już teraz przypominamy, godzina 12:55. Spotykamy się tutaj, obecność obowiązkowa. Do zobaczenia. To nasza mała ojczyzna i każdy mieszkaniec chce czy nie chce, musi przyznać, że wszyscy Kaszubi to jedna rodzina. Z Łebcza, Gnieszczewa, Michucina i z Gdyni to też jest rodzina. Przecież nic nie szkodzi, że to inna gmina. Hej, hej, bawmy się. Hej, hej, śmiejmy się. Hej, hej, bawmy się. Hej, hej, śmiejmy się. Jesteśmy narodem z tradycją mocno związanym i mowę, i hafty swe kaszubskie posiadamy, bo wszyscy Kaszubi to jedna rodzina. Z Łebcza, Gnieszczewa, Miechucina, tu coś i z Gdyni, no, to też jest rodzina. Przecież nic nie szkodzi, że to inna gmina. Hej, hej, bawmy się. Hej, hej, śmiejmy się. Hej, hej, bawmy się. Hej, hej, śmiejmy się. Ludzie gościnni domy swoje otwierają i wszystkich turystów na wakacje zapraszają, bo wszyscy Kaszubi to jedna rodzina. Łebcza, Gnieszczewa, Brzyna, Miechucina i Gdyni to też jest rodzina. Przecież nic nie szkodzi, że to inna gmina. Hej, hej, bawmy się. Hej.
boimy się. Mamy swarzewie panią i morza królową. Śpieszymy więc do niej, by pochylić przed nią głowy, bo wszyscy Kaszubi to jedna rodzina. Złe w czas nie drzewa, żyna mnie chucina, i z Gdyni to też jest rodzina. Przecież nic nie szkodzi, że to inna gmina. Hej, hej, bawmy się. Hej, hej, śmiejmy się. Hej, hej, bawmy się. Hej, hej, śmiejmy się. Łepcz, proszę państwa, tak się bawi, nie schodzi jeszcze ze sceny, zostaje, nisko się kłania, ponieważ to w zasadzie był ostatni występ w naszych występach wczorajszym i dzisiejszym i prowadzące i prowadzący chce mieć z Łepczem zdjęcie. Możemy sobie zrobić wspólne? Czy możemy? Sobie. To jeszcze koleżanka dołącza jeszcze do zdjęcia, proszę państwa, bo to będzie właśnie moment. Zapraszamy. Słuchajcie, jakoś tak musimy to mądrze. O właśnie, słuchajcie, tak żeby się wszyscy zmieścili w kadrze. Uwaga, uwaga, będzie, uwaga. Ja parę razy będę strzelał, trochę na tę stronę, trochę na tę stronę, trochę na tę stronę. A wszyscy wielkimi brawami dziękują dziewczynom z Łepcza za tak piękny występ. Dziękuję. Ale ja mam jeszcze jedną propozycję, może jeszcze wspólne zdjęcie, kto by chciał z pań, bo ja widzę, że niektóre z zazdrości to prawie pękają. Chodźcie do nas, zróbmy taką jedną fajną rodzinną fotkę kół gospodyń miejskich. Chociaż tyle to jedna osób, rodzina. Tak, chociaż tyle osób, ile mamy. Głosimy słowa piosenki, to zrób. My sobie rzeczywiście. Ale dobrze, że mamy fotoreportera na dole, to zdjęcie już będzie zrobione w takim razie na szerokim planie, żebyśmy tak jest, wszyscy się na tej scenie zmieścili. Idą jeszcze koleżanki z kolejnego koła. Tak, to jest finał występów i bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Serdecznie zapraszamy na 12.55 na wręczenie nagród. No to co, kochani, piękny uśmiech do naszego fotoreportera. Troszeczkę węziej musimy się ustawić, się ciaśniej. Musimy się zwęzić troszeczkę. Jak w jednej rodzinie, ciaśniutko. No to co, dziewiątka amerykańska, piękny cheese. Słuchajcie, i jedno zdjęcie zróbmy sobie wesołe, takie, że wszyscy machają i uśmiechają się do fotoreporterów naszych.